Dzień dobry, dzisiaj specjalny odcinek na kanale Program Tenisowy. Moim i przede wszystkim waszym gościem jest Adam Romer, dziennikarz Tennis Club i Adam jest w Cancun na turnieju WTA Finals. Adam, powiedz, jakie są twoje wrażenia przede wszystkim na samym początku i jaka jest pogoda w tym momencie? Dodam jeszcze, że nagrywamy odcinek 3 listopada w piątek około godziny 20 czasu polskiego. To ma takie znaczenie, że wiadomo, pogoda tam się trochę zmienia. No rzeczywiście, to nie jest coś zbytnio odkrywczego, co teraz powiem, ale tutaj pogoda zmienia się jak to nad morzem, bo może nie wszyscy znają geografię Meksyku i jesteśmy w południowej części Meksyku na półwyspie Jukatan, którego wschodnie wybrzeże jest zamknięciem Morza Karaibskiego. I tutaj to morze, które tak chętnie, że tak powiem, jest odwiedzane przez amerykańskich turystów, to jest właśnie Morze Karaibskie. I tutaj, no, ja bym powiedział tak, i tu od razu nawiązując do tego, o co pytasz, jaka to jest pogoda, no, tu po prostu o tej porze roku wieje właściwie cały czas. Wieje z zachodu, przepraszam, ze wschodu na zachód, czyli jest cały czas wiatr od morza. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ja skończyłem dosłownie kilkanaście minut temu dłuższy spacer po plaży. No i powiem tak, no, dla kogoś nieprzyzwyczajonego do takich warunków może to być trudne, bo rzeczywiście mamy nieprzerwany wiatr, który wieje od morza i on przynosi oczywiście chmury, przynosi fale duże. To jest oczywiście wielka atrakcja dla dzieci, dla urlopowiczów, ale nie wiem, czy jest to wielka atrakcja dla tenisistek, bo choć ten kort wybudowany z wielkim nakładem sił i środków jest nieco odsunięty od morza i osłonięty od morza kompleksem hotelowym, no to jednak ma to swoje, że tak powiem, ten wiatr wpływa na wydarzenia na tym korcie. Jasne, jakbyś mógł tak nam zarysować, mniej więcej ten kort jest kilometr od morza, mniej? One są takie... Nie, nie. Nie, myślę, że jest jakiś, nie wiem, czy jest 150 metrów od morza. Aha, nie, no to jednak bardzo bo czuć, to jest... naprawdę. To jest, nie, nie, no tylko to musisz mieć świadomość, to jest tak, że tu jest cała konstrukcja Cancun, czy może tej części Cancun jest taka, że tutaj mamy bardzo długą lagunę, taką szerokości powiedziałbym, nie wiem, kilkuset metrów, około, nie wiem, 200-300 metrów. Od wschodu jest Morze Karaibskie, od zachodu jest wielkie rozlewisko, właśnie zamknięte tą cienką laguną, czyli mamy z dwóch stron wodę. I na tym cienkim pasku długości około 20 kilometrów jest cała masa hoteli. I przy jednym z tych hoteli na wielkim takim mini polu golfowym, bo to trzeba powiedzieć, to jest takie małe, małe pole golfowe, wybudowano stadion, na którym odbywa się WTA Finals. I tu od razu powiem tak, naprawdę nie miejmy pretensji do Meksykanów. Oni zrobili tutaj wszystko, co się da i rzeczywiście stanęli na głowie, bo jeszcze do tego tutaj terminy były bardzo krótkie, bo nie można było wcześniej rozpocząć budowy tego kortu, bo tu była jakaś impreza w tym wielkim. To jest taki wielki kompleks hotelowy, tam cztery gwiazdki, all inclusive i tak dalej, i tak dalej. Nie można było budować wcześniej, bo coś tam, więc zaczęto budować, można powiedzieć, w ostatniej chwili, stąd te wszystkie filmiki, które były wrzucane i te zdjęcia, że czy zdążą i tak dalej, i tak dalej. No, to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, wina organizatorów meksykańskich, tak? Bo to wszystko trzeba było tak naprawdę zaplanować dużo wcześniej, oczywiście. Trzeba było przygotować dużo wcześniej i przede wszystkim może nawet i wybrać to miejsce. Ja wcale nie neguję, że to jest miejsce, które się nie nadaje zupełnie do gry w tenisa. Jeszcze o tym pewnie porozmawiamy, ale tak. Trzeba było to zakomunikować nie na 6 tygodni przed imprezą, tylko na 6 miesięcy albo może nawet i więcej. No właśnie, I, bo jak ci powiem, jak rozmawiałem i tu... Tylko ci powiem, że jak rozmawiałem z jedną z pań z WTA we wrześniu, to ona mówiła, że mają prawie, że pewne, że to będzie Shenzhen. I to wydaje się, że rzeczywiście ciągle te Chiny, Arabia, Czechy, no było kilka lokalizacji, ostatecznie padło na Cancun.
Znaczy, Dominik, no, o tym, o czym się mówi tutaj na miejscu, to nie jest to wielka tajemnica, albo może jest, a nie wszyscy to wiedzą, że Cancun jest absolutnie takim wyborem rezerwowym. Tylko, że wydaje mi się, w moim odczuciu, że to nie Shenzhen było na pierwszym miejscu, gdyż sponsor, który kilka lat temu podpisał z WTA umowę na rozgrywanie turnieju Masters w Shenzhen, dawno się wycofał. Powiedział, że nie ma pieniędzy i nie będzie tego robił po prostu po pandemii. Wydaje mi się, oczywiście nieoficjalnie, bo nikt tego głośno nie potwierdzi, że pierwszym wyborem była Arabia Saudyjska. I władze WTA liczyły na to, że uda się już w tym roku gdzieś tam na pustyni Półwyspu Arabskiego wcisnąć ten turniej. Mówiło się też oczywiście o Czechach, czyli konkretnie o Ostrawie właściwie, ale podobno czescy organizatorzy oferowali dużo mniej pieniędzy. Podobno, znowu ja cały czas podkreślam słowo podobno, bo to jest w tym kluczowe. Mówiło się o kwocie mniejszej o 1,5 miliona dolarów, co w dzisiejszej sytuacji WTA chyba nie jest bez znaczenia. No i skończyło się na tym Cancun w ostatniej chwili. I teraz jeszcze jakby kolejna do tego historia. Znowu też nieoficjalnie, bo nikt tego oczywiście nie potwierdzi, głośno, że pierwotnie myślano o tym, by ten turniej rozegrać w hali. Tutaj jest taka duża hala, która się nazywa Arena del Toro. Kiedyś były tam rozgrywane walki byków. To jest na stałym lądzie, jakby no, w troszkę innych warunkach. Tylko okazało się, że ta hala jest za niska. Nie nadaje się za bardzo do rozgrywania meczów tenisowych. I to, co zrobiono tu, czyli na tym wielkim trawniku czy polu golfowym przed kompleksem hotelowym Paradisius, było takim wyjściem awaryjnym, wyjścia awaryjnego. No tak. No i jak na to, to ja powiem ci szczerze, podziwiam naprawdę tych Meksykanów, którzy postawili w tak krótkim czasie to całe rusztowanie i przygotowali ten kort. Oczywiście, i to też wszystkie zawodniczki o tym mówią, wszyscy o tym mówią, ten kort nie jest idealny. Właśnie o to chciałem zapytać. Nie jest idealny choćby dlatego, że został położony na trawie. Tutaj jest tak jak pole golfowe, tak? To nie jest równe jak stół. Na to w jednym fragmencie wylano beton, rzeczywiście, ale mimo wszystko tak to podłoże cały czas chodzi. I ułożenie na tym równego i kortu, który nie będzie jakby różnic w odbiciach, jest praktycznie niemożliwe. I to też widać w czasie tych meczów, tak? Że to nie tylko to wszystko, co się dzieje dziwnego na tym korcie, to jest nie tylko wiatr, to też są te dziwne odbicia piłki na tym korcie. Przechodząc do tematu kibiców, jak dużo jest kibiców? Czy rzeczywiście są problemy z frekwencją? Czy to są Meksykanie, Amerykanie? Polaków trochę widziałem. Wiesz co, no ja bym powiedział tak, jak na imprezę, która została tutaj zakontraktowana w ostatniej chwili, to ja powiem tak, że no, frekwencja jest mniej więcej taka, jakiej można byłoby się spodziewać w turnieju, nie wiem, WTA 250, gdzieś tam w różnych miejscach na świecie. Tak? Oczywiście debel, który jest tutaj też rozgrywany, no jest trochę traktowany po macoszemu przez WTA, nigdy nie był promowany. Rzeczywiście na meczach deblowych jest bardzo mało widzów, niestety. Natomiast jeżeli chodzi o mecze singlowe, to myślę, że widownia sięga 1,5-2 tysięcy widzów i to jest coś, czego można się było spodziewać, dlatego że no, my jesteśmy w takim miejscu, gdzie praktycznie jedynymi widzami mogą być turyści, którzy tutaj przyjeżdżają. Nie wszyscy o tym wiedzą, tak? No bo przecież raczej nie Meksykanie, chociaż oczywiście jest trochę Meksykanów, ale podejrzewam, że to też są turyści, którzy po prostu przyjechali do Cancun. Rzeczywiście, jak powiedziałeś, jest sporo Polaków na meczu Igi Świątek, na przykład na przedwczorajszym meczu z Coco Gauff
mam takie wrażenie, że było więcej Polaków niż Amerykanów, bo nawet w pewnym momencie, w tych kluczowych chwilach drugiego seta, tam była taka drobna rywalizacja w dopingu między Polakami a Amerykanami i mam wrażenie, że Polacy tą rywalizację wygrali. O, no to rzeczywiście ciekawe. Chciałem cię zapytać teraz już przechodząc jeszcze na chwileczkę o samej organizacji kobiecego tenisa. Co się mówi tam na miejscu właśnie na temat organizacji tego turnieju? Nie wiem, co dziennikarze mówią. No i co się mówi na temat tego całego zamieszania? No bo mamy oświadczenia tenisistek, mamy artykuł The Athletic, który pewnie widziałeś, no i mamy wielką burzę, która prawdopodobnie trwa jeszcze przed turniejem w Cancun, no i nie wiadomo, co będzie dalej. Muszę powiedzieć, że artykułów The Athletic nie czytałem jeszcze. Znam oświadczenie Steve'a Simona, który można powiedzieć uderza się we własne piersi i przeprasza za niedociągnięcia. Natomiast wydaje mi się, że w WTA przychodzi taki moment przesilenia. I chyba w ciągu najbliższych, nie wiem czy miesięcy, czy może lat, ale wydaje mi się, że im szybciej, tym lepiej, musi dojść do bardzo poważnych zmian. I czy te zmiany będą oznaczały takie połączenie się z męskim turem, tego nie wiem. Bo to jest pytanie, czy męski tur jest tym zainteresowany. Natomiast od razu uciąłbym tutaj spekulację, że kobiecy tenis jest gorszym produktem. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że dobrze sprzedawany i dobrze opakowany może być promowany na całym świecie z podobnym sukcesem, jak jest przy tenisie męskim. Tylko, że muszą się za to wziąć rzeczywiście ludzie kompetentni. I tu ja mogę tylko wskazać na różnicę, jaką mamy między ATP a WTA, że po pierwsze na czele ATP stoi były zawodnik, oczywiście, Andrea Gaudenzi. Generalnie w ATP bardzo są silne wpływy zawodników i byłych zawodników i przede wszystkim Europejczyków. Natomiast w WTA rządzą ludzie, którzy są mniej związani z tenisem, bardziej z biznesem i są to Amerykanie. I to są podstawowe różnice, jakie można zauważyć między ATP a WTA. I to też widać jakby w tym rachunku ekonomicznym, który gdzieś tam na końcu się pojawia i nie wiem oczywiście na ile prawdziwe jest twierdzenie wiceprezesa Federacji Kazachskiej, że WTA zbankrutuje za 2 albo 3 lata. Tego raczej wydaje mi się, bym się nie obawiał. Natomiast myślę sobie, że no już trzeba próbować tutaj jednak zarządzać w trochę inny sposób niż to robią Amerykanie. No właśnie, bo już na sam koniec tenisistki bardzo mocno się wypowiadają i to na miejscu i w mediach społecznościowych. Czy wyobrażasz sobie, że to po prostu się skończy na niczym, że nowy sezon rozpoczniemy jakby nic się nie działo teraz w Meksyku? Czy może dojdzie do rebelii, powstania nowego podmiotu, czy to jest w ogóle niemożliwe twoim zdaniem? Wydaje mi się, że nie jest to może, nie jest to realne, by tu powstało coś innego. Natomiast rzeczywiście władze WTA i to ci menedżerowie, można powiedzieć, zatrudniani za wielkie pieniądze, już tak daleko się oderwali od korzeni, czyli można powiedzieć, że WTA, które jest przecież u zarania było organizacją zawodową tenisistek i miało dbać o interesy tychże zawodniczek, już dawno się tym nie zajmuje. To znaczy priorytetem jest tutaj zarabianie pieniędzy, organizowanie turniejów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie dbanie o dobre jakby o dobre relacje z zawodniczkami, które są przecież współzałożycielkami tego, fundamentem, tak. I takie głosy, jakie słyszeliśmy od Igi Świątek, czy też nie tylko od Igi, ale i od wielu innych czołowych tenisistek, że zmiany, które są przeprowadzane w regulaminie turniejowym, są po prostu absurdalne. Ja wiem, z jednej strony trzeba to powiedzieć, że przecież dziewczyny nie pracują w kopalni i zarabiają naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze, to wszystko wiemy, ale z drugiej strony nie można zarzynać kury znoszącej złote jaja, czyli jeżeli każe się tym zawodniczkom grać i coraz więcej, jeszcze więcej,
no to w pewnym momencie odbije się to po prostu na jakości. Natomiast to, co proponuje Steve Simon, czyli obowiązkowe turnieje WTA 1000, jeśli dobrze pamiętam 10, do tego 5 turniejów WTA 500, do tego wielkie szlemy oczywiście, które jakby są trochę poza gestią WTA, no to już mamy naprawdę bardzo pokaźną dawkę gry, jeszcze szczególnie jeżeli część turniejów WTA 1000 będzie rozgrywana w formule półtora bądź dwutygodniowej. O, nawet i o większość. Tym też, no tego nie sprawdzałem, na pewno tak, większość, masz rację. I tutaj wydaje mi się, to jest błąd, czy w złą stronę idzie WTA, szczególnie, że w ten sposób też jeszcze praktycznie zaczną obumierać turnieje WTA 250, czyli te nieco mniejsze, tak, na które są też, umówmy się, ważnym szczebelkiem tej piramidy tenisowej. Także czy to, jak to się skończy, trudno mi teraz wyrokować. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, i tu oczywiście największą siłę głosu mają czołowe tenisistki, dojdzie do przesilenia i rzeczywiście, czy nie wiem, spadnie głowa Steve'a Simona, tego nie wiem. Ale no, rzeczywiście musi się w zdecydowany sposób zmienić sposób zarządzania tej organizacji. No, trzeba przyznać już na koniec, że takiego kryzysu wokół samej organizacji kobiecego tenisa to nie było od kilku lat, bo rzeczywiście sporo się mówi, pisze raczej w niepochlebnych słowach. Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Dzięki, cześć, cześć.